Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jarosław Malczewski, to już ósmy odcinek programu Oceny Rolnicze poświęcony rynkowi mleka i przetworów mlecznych. W trakcie dzisiejszego odcinka będę starał się Państwu przedstawić następujące zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie przejdę do omówienia roli żywności ekologicznej, również w kontekście szans dla mleczarstwa w Polsce. Przedstawię notowania cen produktów gotowych w Polsce, notowania cen produktów gotowych według Global Dairy Trade, a zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. W sierpniu bieżącego roku rynek mleczarski w Polsce, w Europie oraz na świecie rozwijał się bardzo aktywnie. Widocznie stał się ten rynek rynkiem popytowym, co prowadziło do wyższych cen na produkty mleczarskie w transakcjach krótkookresowych i na przerzucie surowców oraz półsurowców mleczarskich. Jeżeli taka aktywność utrzyma się w kolejnych miesiącach, można będzie notować podwyżki cen produktów mleczarskich w kontraktach długoterminowych. Na ile ewentualne podwyżki i w jakich proporcjach przełożą się na ceny skupu mleka, jest sprawą dotychczas nieznaną. Należy przypomnieć, że przetwórcy, ale i też producenci mleka zmagają się niestety z lawinowym wzrostem niektórych kosztów produkcji. Przejdźmy zatem do przedstawienia sytuacji, jeśli chodzi o żywność ekologiczną, również w kontekście szans dla mleczarstwa w Polsce i na świecie. Żywność ekologiczna jest droższa niż konwencjonalna, ponieważ jej produkcja, dystrybucja są nieporównywalnie droższe. Tylko w przypadku cen skupu, tu akurat mleka organicznego, są one średnio o około 30% wyższe, a zakup surowca stanowi jedynie 65% kosztów produktu gotowego. Jeśli chodzi o sytuację w ostatnich latach, no to w Europie nasilił się trend promowania żywności bez GMO w Unii Europejskiej. Kolejnym etapem jest rozwój właśnie mleka organicznego. Kluczem tu do sukcesu tego przedsięwzięcia jest stałe przekonanie konsumentów, że mleko wyprodukowane od, w cudzysłowie, szczęśliwej krowy jest zdrowsze i smaczniejsze. Jest to temat niezwykle trudny, w związku z tym wymaga nie tyle konkretnych działań, a bardziej strategii wieloletniej. Tu warto wspomnieć o tych aspektach finansowych, bowiem wysokie ceny są barierą dla żywności ekologicznej nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle na świecie. Istnieje taka zależność pomiędzy poziomem zamożności a udziałem w żywności ekologicznej w wydatkach na żywność ogółem. Nawet w tych krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Niemcy czy Francja, udział w tej żywności w stosunku do żywności ogółem no stanowi niestety tylko około 10%. A konsumenci, dokonując decyzji pomiędzy zakupem dwóch produktów poza własnymi preferencjami, czyli takimi jak również wgląd na makroskładniki, które są tu akurat kluczowe, patrzą na niestety stosunek cen. I tu nieistotny jest poziom cen tylko i wyłącznie tej żywności ekologicznej, tylko tej żywności ekologicznej w stosunku do żywności konwencjonalnej. Jeśli ta różnica staje się zbyt duża, no producent naturalnie wybiera żywność konwencjonalną. W związku z tym, żeby ten efekt i tę sytuację tu poprawić, trzeba byłoby zweryfikować stosunek cen pomiędzy żywnością konwencjonalną w stosunku do żywności ekologicznej, co uchroni dokonywanie wyboru przez konsumenta właśnie tej żywności konwencjonalnej przede wszystkim. Skupmy się zatem na notowaniach cen produktów gotowych w Polsce. Aktualnie, jeśli chodzi o półsurowce mleczarskie, pobiliśmy już rekord z 2014 roku, kiedy to cena mleka przerzutowego przekroczyła 2 zł i w tym tygodniu za mleko 4% w niektórych transakcjach krótkookresowych trzeba było zapłacić 2 zł netto za litr. Jest to cena rekordowa, która póki co niestety nie znajduje odzwierciedlenia w podstawowych produktach mleczarskich.
Jeśli chodzi o tłuszczone mleko w proszku, jego wartość zbliża się do 12 zł, ma oczywiście tendencję wzrostową podyktowaną tym, o czym powiem za chwilę, omawiając aukcję Global Dairy Trade. Jeśli chodzi o pełne mleko w proszku, wartość jego jest około 14,70 netto za kilogram. Masła świeżego około 21 zł, a sera Golda już powyżej 15,50. Przypomnę, że cena mleka w skupie w miesiącu poprzednim, czyli notowana w sierpniu, ale za miesiąc lipiec, wyniosła 1,49 zł netto. W tym miesiącu należy spodziewać się delikatnej korekty cen, natomiast istotniejszych zmian dopiero we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu, kiedy z całą pewnością do końca roku ta cena mleka według GUS przekroczy 1,60 zł netto. Przejdźmy zatem do notowań cen z platformy Fonterry, czyli Global Dairy Trade, i tu byśmy skupili się na omówieniu odbywającej się 7 września 2021 roku aukcji o numerze 291, na którym zanotowano już kolejny wzrost i to w indeksie głównym o 4%. Natomiast średnia cena produktów mleczarskich wyniosła tym razem 3927 dolarów amerykańskich za tonę. Podczas aukcji na internetowej platformie indeks główny wzrósł aż do poziomu 1170, z poziomu 1170 do poziomu 1217, co stanowiło 4% wzrost. Jeśli chodzi o podstawowe produkty mleczarskie, w zasadzie wszystkie, one wszystkie odnotowały istotny wzrost. Nie była oferowana słodka serwatka w proszku i co istotne, wzrosła również ilość sprzedanych towarów. Dlatego, że na tej aukcji sprzedano 25 093 tony w stosunku do ponad 22 000 ton sprzedanych na aukcji sierpniowej. Jeśli chodzi o zmiany cen w poszczególnych produktach mleczarskich, wyglądały one następująco. Bezwodny tłuszcz mleczny wzrost o 3,1%, masło wzrost o 3,7%, maślanka w proszku wzrost o 3%, ser cheddar wzrost o 3,6%, laktoza, tu był spadek o 6,4%, odtłuszczone mleko w proszku wzrost o 7,3%, pełne mleko w proszku wzrost o 3,3%, oraz wspomnieć należy, że kolejna aukcja o numerze 292 odbędzie się 21 sierpnia. Skupmy się zatem na podsumowaniu. Aktywność popytowa na produkty mleczarskie w krótkim okresie może mieć przede wszystkim podłoże spekulacyjne lub też na relacje cen mogą wpływać wahania spowodowane zakłóceniami w dostępie do usług transportowych, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, przedstawiając sytuację w Wielkiej Brytanii. Wszyscy główni eksporterzy mleka na świecie, to jest Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, notują od początku roku większą produkcję mleka w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast największą oczywiście zwyżkę ma w chwili obecnej mają Stany Zjednoczone. I to może być akurat w jakimś tam sensie szansą dla Europy, ponieważ ta wysyłka ze Stanów Zjednoczonych ma w tej chwili pewne zakłócenia i utrudnienia komunikacyjne. Na jak długo? Zobaczymy. Natomiast należy być absolutnie optymistycznych myśli do końca bieżącego roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Kolczewski. To był program Oceny Rolnicze.